Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym materiale z World of Tanks. Kolejny materiał z polskich maszyn. Jak wiecie, ja staram się gdzieś na tych swoich YouTubach promować polskie czołgi. Polska premka ósmotierowa. No, robiłem o tym czołgu już swego czasu materiały, natomiast tutaj na streamie trafiła się okazja, żeby sobie z nim znowu pograć. Na początku, jak zastanawiacie się, gdzie jadę, ja sam też nie wiedziałem, już tłumaczę dlaczego, dlatego że gdzieś tam zaczytałem się na streamie, na Twitchu, podyskutowałem sobie z widzami, podpowiadałem na pytania, po czym się kapnąłem, że ja się wyrespiłem z drugiej strony niż myślałem, że się wyrespiłem. O, i w tym momencie dead, nie tędy, zmieniamy stronę, jedziemy w innym kierunku. Kto nie wie, przypominam, że ja polską premką jeżdżę na bogato, dużo amunicji premium, i tak ona nie ma zbyt dużej penetracji, jest to tylko 245 peny na goldzie, przy celności 0,4, przypominam, bazowej, bo ta celność, ja już dawno nie grałem polską premką i rozegrałem nią 20 bitew, to z tych 20 bitew może z 3-4 rozegrałem takie, z których byłem naprawdę zadowolony, reszta była albo taka sobie, kilka oczywiście też jakichś takich gorszych. No ale przyznam, że się troszkę odzwyczaiłem od grania nią i zapomniałem, jak bardzo są tutaj dwie rzeczy, które potrafią zirytować. Pierwsza to słaba penetracja. Oczywiście no tutaj mamy losowanie na ósemki, więc ta pena aż takim problemem nie jest. 218 na pociskach zwykłych, 245 na goldzie, ale jednak kapryśne, długo skupiające działo potrafi wnerwiać. Bo to działo potrafi wam... Inaczej, jak macie bazową celność działa na poziomie 0,4, to musicie mieć świadomość, że ono jest w stanie skalafiorzyć zawsze i wszędzie i z każdej odległości. I to właśnie tutaj często ma miejsce. Mimo że to działo skupicie do końca, to potrafi ono z bliska przypierdzielić w ziemię, że się tego nie spodziewacie. Dlatego też powtarzam, że mi jednak, jeśli chodzi o działa, to bardziej odpowiadało działo na ósemce drzewkowej, które to miało mniejsze uszkodzenia bodajże o 20, bo tu jest średni chyba 440. Tak jest, a drzewkowa miała 420, ale jednak te parametry były lepsze, a przede wszystkim miękkie statystyki, tak zwane soft staty, jakoś odczuwalne były dużo, dużo lepiej i też te strzały z biodra na polskiej ósemce drzewkowej dla mnie zdecydowanie lepiej się sprawdzały. Tu mamy bitwy, w których działo potrafi się spisywać ok, natomiast są bitwy, w których to działo kalafiorzy straszliwie. Czy to w jakiś sposób przygotowuje nas do polskiej dziesiątki? Może tak, chociaż na polskiej dziesiątce celność bazowa jest lepsza, ale też potrafi przy kalafiorzy, co już wam wielokrotnie mówiłem, teraz strzał w Patriota od boku. Udało się go tutaj bez większych problemów przebić, na szczęście, bo go trafiłem. No ale jeżeli ktoś gra na STB1 albo grał, to wie, że działo jest... To wtedy takie czołgi, jak Polska Dycha czy Polska 8 Premium, jest w stanie zaakceptować. Natomiast jeżeli ktoś liczy, że to będzie super snajperskie działo, to od razu przestrzegam, że tak nie jest. Ja na razie gram dość pasywnie, bo ten mój początkowy głupi rozjazd spowodował, że no nie mogę zająć miejsc bliżej. Poza tym teraz to i tak już nie ma żadnego sensu. Wyjeżdża teraz i z trzeci. Staram się tutaj złapać na niego przestrzał. Udało się go przebić z uszkodzeniami. 1877 uszkodzeń zrobionych. Nie mogę już też tu przejechać, bo ISM pilnuje. Tu jest dużo TD-ków. Znaczy no, są dwa potężne skorpiony. T-44-100. Więc no to zagapienie się na początku miało swoje konsekwencje. Ale VKK i czołgi znajdujące się tutaj dość twardo trzymają teraz wroga. Załadowałem pociski odłamkowo burzące, żeby właśnie strzelać w czołgi takie jak Skorpion za potężne uszkodzenia. Teraz miałem nadzieję, że jeszcze dam radę w tego Skorpiona strzelić. On też już przeładował, więc ja się chciałem wycofać bez obrywania uszkodzeń, efektem czego strzeliłem za śmiesznie małe uszkodzenia, już apek byłby lepszy, a jednocześnie też przyjąłem z uszkodzeniem Amoraka, więc musiałem zużyć zestaw naprawczy, czyli wymiana. Ten pierwszy strzał była na moją korzyść, zadałem uszkodzenia i miałem farta w przyjęciu na gąsce. Niestety już przy drugim strzale to, co Skorpion stracił na początku, to sobie odrobił i zrobił mi niestety brzydkie rzeczy. Przegrywamy trzema maszynami. Przeciwnik powoli zaczyna nas tutaj przyciskać. Zobaczcie, jak mało sektorów mapy kontrolujemy, co raczej nie wróży niczego dobrego. Ale jest to mapa miejska.
Ja tak naprawdę nie wiedziałem, czy ten Skorpion G będzie chciał podjechać, zaskoczyć mnie od tyłu. Musiałem mieć cały czas patrzenie na to, co się dzieje tutaj, na to, co się dzieje tutaj, no i oczywiście na to, co się dzieje tutaj. Teraz chciałem w tego Skorpiona strzelić snapem, ale to VKP zrobiła za mnie robotę. Wyjeżdża Tygrys drugi. Na szczęście Tygrys jest na burzakach, więc ja mu się odgryzam całkiem tutaj przyjemnie. Ode mnie dostał za 443, a ja od niego przyjąłem tylko za 127, ale muszę też uważać na takie strzały z burzaków, bo ja nie mam gaśnicy. Wyjeżdżaj z trzeci strzał, niestety tutaj już mniej szczęścia w losowaniu. 407 tylko uszkodzeń, przy dobrym RNG już tego ISA-3 by nie było. Od Tygrysa drugiego znowu przyjmuję. No i teraz wymiana strzału z ISem trzecim. Bałem się stać tam dłużej, bo wiedziałem, że IS trzeci może mnie skończyć przy odpowiednim losowaniu uszkodzeń dla niego. Ja nie trafiłem, on również. No i teraz taka gra, kto tutaj się wychyli. Wyjeżdża Tygrys drugi. Działo było nie do końca skupione, ale wiedziałem, że za moment się schowa, więc chciałem oddać jednak ten strzał. Jest to zawsze jakaś szansa, żeby trafiło, a jakbym tego strzału oddał, to na 100% by nie trafił. Tygrys drugi za chwilę wyjechał znowu mi bardzo ładnie. Ja praktycznie wyjechał w momencie, kiedy ten pocisk był już przeładowany, więc idealnie mogłem oddać kolejny strzał i tym razem już go trafiłem. 3955 uszkodzeń zrobionych i teraz spada kolejna asysta, bo artylerzysta wykończył Tygrysa drugiego. Tej asysty na razie widocznej 341 i teraz ładuje pociski odłamkowo-burzące. Jeżeli się spytacie dlaczego, ze względu na ISA trzeciego. IS trzeci jest to czołg, który ma dość trollowy pancerz. Można się odbić od niego, można gdzieś tam strzelić go za zero przez, w związku z pancerzem warstwowym, jaki ten czołg posiada. A widzieliśmy, że IS trzeci HP-ków za wiele nie ma. Jest to tylko 17 punktów wytrzymałości. Kaliber polskiej premki jest na tyle duży, te uszkodzenia na strzał są na tyle duże, że pocisk odłamkowo-burzący, o ile tylko w jakiś durny sposób nie zatrzyma się na dziale czy na jakimś innym badziewiu, powinien takiego ISA trzeciego wykończyć. Ten IS-3 nie powinien mieć szansy na przeżycie strzału ode mnie z pocisku HE, no ale pozostaje też dość tutaj ważna kwestia, mianowicie taka, że musi się wychylić. Pantera się przestawiła, ona ma ponad 200 punktów wytrzymałości, tutaj już z pocisku odłamkowo-burzącego zadać takie uszkodzenia, to nie będzie łatwa sprawa. Wszystko zależy, czy ustawi ona się przodem, wie, że nam pokaże, no wtedy będzie gorzej, ale zobaczcie, na proksy teraz spotowałem Skorpiona, on oczywiście mnie również i stwierdziłem, że to nawet dobrze się składa, że te burzaki mam załadowane. Oczywiście Skorpion pancerza nie ma, ale gdybym próbował się jakoś sideskrapować, coś kombinować, no to też wystarczy mi kawałek gąsienicy i byleby w niego trafić, żeby tylko tego TDK niemieckiego posłać z powrotem do garażu. Na razie nie robię głupich ruchów, staram się nie popełniać głupich błędów, dlatego że nawet wyjazd na wariata po Skorpiona i zaspotowanie oznaczać by mogło, że ten IS trzeci, który być może cały czas tam stoi, spokojnie się by wychylił i strzelił mnie w tył. Tak samo ta Pantera, która gdzieś tu stoi, jeżeli bym próbował pojechać po Skorpiona, również mogłaby się wychylić i we mnie gdzieś tam strzelić, skończyć. Miałem tylko 440 hapsów, to jest jeden dobry strzał od ISA trzeciego, czy chociażby dwa strzały z P44 Pantery, a przypominam, że ona, jeżeli nie jest stokowa, to ma trzy pestki w magazynku. Teraz tutaj dużo szczęścia, IS trzeci z APCR-a się ode mnie odbił. Ja oczywiście tutaj z biodra, z burzaka trafiłem i zrobiłem to, co chciałem, czyli wykorzystałem pocisk odłamkowo-burzący dla skończenia lufy, ale też dużo szczęścia, że ten IS-3 oddał we mnie strzał bez penetracji. Oczywiście też musicie zdawać sobie sprawę, że przy wyjechaniu na te otwarte tutaj sektory mapy, przy dwóch artyleriach, ryzykujecie też przyjęcie strzału właśnie z nieba, a polska ósemka premium, przypominam, tak jak wszystkie polskie czołgi, nawet polskie czołgi ciężkie, od artylerii łapie mocno. No, to trzeba mieć świadomość, że wiele czołgów ciężkich za tyle od arty nie złapie, co niestety nasza polska ósemka, a przy okazji też jeszcze będziecie później ogłuszeni przez całkiem spory okres. Widzę, że VKP podjeżdża, miałem
Szczerze mówiąc, to miałem nadzieję, że VKP podjedzie bardzo mocno w tym kierunku, przez co Skorpion G odda strzał w stronę Fałki i ja sobie na spokojnie wyjadę i tego TDK dobiję, ale też tak się nie stało. Fałka dojechała do środka i nie jedzie dalej. I tutaj też zastanawiałem się, co dalej będzie ten gracz w VC robił. On ma jeszcze sporo HP-ków, więc może sobie przyjąć, może sobie pozwolić na jakieś błędy. No ja niestety już na coś takiego pozwolić sobie nie mogę. Skorpion G kończy mnie na strzał, więc teraz próba powoli, powoli wyjazdu. Może gdzieś tego Skorpiona G zaspotuje, ale nie. Nie widać gdzieś Skorpion G. Albo schował się tu za krzakiem i nie jestem w stanie go wyświecić. Albo gdzieś właśnie tutaj wjechał w jakieś zagłębienie, czy w jakieś miejsce w budynku, przez co ja, przez mechanikę spotowania gry, nie jestem w stanie go tutaj wam i sobie pokazać. Więc skracam teraz trochę dystans, ryzykuję i znowu, o, jest Skorpion. Czyli Skorpion był schowany, widzę teraz przestrzał na jego gąsienicę. Chciałem skupić i oddać strzał, ale to FCM wyjechał dalej, złapał przestrzał na Skorpiona i go wykończył. Zobaczcie, artylerzysta strzela, na szczęście nie trafił, tylko mnie ogłuszył, a drugi artylerzysta wziął na cel FCM-a, który był na dobicie, skończył lufę. No zagrał bardzo mądrze. Ja wróciłem teraz do pocisków AP. Znaczy załadowałem zwykłe pociski, dlatego że Pantera raczej, jeżeli nie trafi w jakiś durny fragment mocniejszej wieży, to z tą penetracją powinienem ją przebić, a jednak pocisk przeciwpancerny no jest w wielu sytuacjach pewniejszy. Jeżeli jesteście pewni co do samej penetracji, że nie odwali wam tutaj ze względu na inną normalizację jakiegoś dziwnego strzału. No i tą P44 Panterę wykończyłem, to jest mój drugi frag. 4184 uszkodzenia zrobione. Zostały mi dwie artylerie i SU-101, dlatego ładuję też podstawowe pociski. Raczej tego radzieckiego TDK nie spodziewałem się skończyć, obstawiałem, że będzie on stał gdzieś w tym sektorze, licząc na jeszcze jakiś damage na czołgach, które będą chciały przyjechać, natomiast ja miałem nadzieję na dorwanie artylerii, więc mocno się zdziwiłem, kiedy ten SU się przestawił. Ale już tutaj pocisków nie przeładowuję. Fałka chyba liczyła na to, że artylerzysta będzie gdzieś schowany w H1. Tak też nie było. Dzięki temu ja zyskałem troszkę czasu, żeby podjechać w sektory, gdzie jeszcze mogę spotkać wrogów, gdzie jeszcze mogę zrobić uszkodzenia. Przejeżdżam przez bazę, więc no, daję znać przeciwnikom, że się zbliżam. Nie chciało mi się objeżdżać tej bazy. SU podjeżdża, też mnie zaskoczyła. Nie spodziewałem się tutaj strzał z biodra. Tylko i wyłącznie go zgęsiłem. Na szczęście nie miał topowej armaty. Odbił się ode mnie, a ja starana go dobiłem. Teraz artylerzysta wykończył panterę drugą. Ja skupiam. Chciałem sobie zrobić fraga, ale niestety nie udało się, bo mój artylerzysta był szybszy. Wygrywamy 15-10. Zerknijmy na screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitę w Kętnem wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego. Aż dawno nie pokazywałem polskiej ósemki w swoim wykonaniu, polskiej premki. No to stwierdziłem, że będzie to jakiś tam powód, żeby kolejną bitwę z masterką na kanale umieścić. Wynik może indywidualny jakiś wybitny nie jest, bo jest to tylko 4416 uszkodzeń i 491 uszkodzeń po asyście, ale w połączeniu z trzema fragami i mapą, na której strzelało się na bliski dystans, dało to łącznie 1386 punktów bazowego expa. Naprawdę duża przewaga nad resztą drużyny i to mimo błędu na początku, jeśli chodzi o rozjazd. VKP tutaj też należy pochwalić, swoje postrzelała Skorpion, ta VKK się długo trzymała, ale i artyleria też coś tam postrzelała w drużynie wroga. Skorpion G, Pantera, drugi Skorpion, no i artylerzysta jeden również coś tam sobie poklikał. 15 strzałów oddanych, 12 trafionych, 9 z penetracją. Tutaj jeszcze dwa burzaki wystrzeliłem. Pokonany dystans troszkę powyżej 3 km, zablokowane przez pancerz 1590 uszkodzeń i na czysto zarobiłem 75 tysięcy kredytów, ale racje bojowe, jak i te wszystkie duże zestawy naprawcze, duże apteczki, to wszystko było z magazynu. Wpadły dwie obligacje expa ze wszystkimi bonusami, wpadło 2287. I tak jak mówiłem w trakcie bitwy, moi drodzy, polska premka to nie jest jakaś, to nie jest jakiś samograj, to nie jest OP maszyna, jest to czołg po prostu przyzwoity, ale mający swoje wady, więc jeżeli nie lubicie czołgów z siejącym działem i z działem, które miewa problemy z wartością penetracji, no to niekoniecznie się nad tej
polskiej premce za bardzo skupiajcie, bo ten czołg sam nie będzie wygrywał bitew, a przy losowaniach z twardymi dziewiątkami czy dziesiątkami nieraz będziecie czuli się z tą penetracją. Jeszcze jak wam będzie losować słabe widły, to z bazową penetracją 245 na pociskach premium możecie się czuć nie do końca komfortowo. Ale są też bitwy, w których ta nasza ósemka jak najbardziej daje radę. Ja ją lubię, chociaż tak jak mówię, polskie czołgi to nie są maszyny wybitne, są to po prostu maszyny ok. Na dzisiaj się z wami żegnam. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Przypominam o zostawieniu łapki w górę i komentarza dla zwiększenia zasięgów. W opisie filmów macie różne przydatne linki, a ja na dzisiaj się z wami żegnam. Do zobaczonka, miłego dzionka, hej!